świadkami wspaniałej tutaj, wspaniałego otwarcia z Jeruszalem. Czy już możemy zaczynać? Jesteśmy ustawieni, kochani wszyscy? Dobrze, ja już się wyłączam, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam dziecięce drużyny pożarnicze wraz z opiekunami na pierwszej międzynarodowej i drugiej ogólnopolskiej olimpiadzie drużyn pożarniczych w Jeruszowie. Witam druha Pawlaka Waldemara, prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski, honorowego prezesa pierwszej międzynarodowej i drugiej ogólnopolskiej olimpiady dziecięcych drużyn pożarniczych. Witam druhnę Teresę Tisz-Berek, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz członków Komisji Młodzieży Zarządu Głównego. Witam bardzo. Witam brygadiera Macieja Dzieleckiego, komendanta powiatowego PSP. Witam drucha Janusza Pietrzaka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Jeruszowie. Witam przedstawicieli Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Jeruszowie. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzeja Żurawia oraz wszystkich przedstawicieli Zarządu Powiatu Wieruszowskiego. Witam wicestarostę Stefana Pietrasa. Witam Rafała Przybyła, burmistrza Wieruszowa. Witam pana Andrzeja Szpigla, przewodniczącego Rady w Wieruszowie oraz wszystkich przedstawicieli Zarządu Gminy Wieruszów. Witam wszystkich prezesów jednostek OSP. Witam przedstawicieli urzędu, instytucji i firm obecnych na dzisiejszej olimpiadzie. Witam wszystkich sponsorów, media. Dziękuję za wsparcie organizacji olimpiady. Witam rodziców i kibiców oraz szczególnie serdecznie witam tych najmłodszych naszych małych strażaków wraz z opiekunami. Dziecięce drużyny pożarnicze już na stałe zagościły w strażackim krajobrazie Polski. Kontynuują strażackie tradycje i są nadzieją na przyszłe kadry strażaków, ochotników i jest to już druga dziecięca olimpiada. W wydarzeniu bierze udział 40 drużyn. Gościmy dzisiaj 400 zawodników. Serdecznie witam drużyny z Czech, z Klimowic. Powitajcie wszystkich ich gorąco. Proszę dowódcę o złożenie meldunku. Pododdziałaj baczność. Na prawo. Patrz!
Zbliża się sezonu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dowódca Ojców Staśki Strażak Wojciech Musi znajduje pod oddziały dziecięce Związku Pożarnicy. Do ceremonii trwacia pierwszy międzynarodowej i drugiej ogólnopolskiej olimpiady dziecięce Związku Pożarnicy. Super. Pododdziały baczność. Pododdziały spocznij. Działalność dziecięcych drużyn pożarniczych cieszy się dużym poparciem Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wyrazem tego jest objęcie patronatu honorowego olimpiady przez obecnego dzisiaj prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka. Proszę druga prezesa o otwarcie i zabranie głosu pierwszej międzynarodowej i drugiej ogólnopolskiej olimpiady dziecięcych drużyn pożarniczych. Odpalenie zdjęcia będzie? Tak. Szanowne druhny i druhowie, gratulacje dla wszystkich dziecięcych drużyn pożarniczych z Polski i z Europy za tą piękną dzisiejszą olimpiadę. Gratuluję wszystkim opiekunom, rodzicom za to, że rozbudzają tą szczególną, wyjątkową wrażliwość u dzieci, młodzieży. Tą wrażliwość, która jest dzisiaj nam wszystkim w naszym kraju, w Europie bardzo potrzebna, bo potrzebni są ludzie, którzy potrafią drugiemu człowiekowi spieszyć z pomocą. Chcę podziękować też organizatorom, podziękować tutaj tym, którzy zainicjowali ten ruch dziecięcych drużyn pożarniczych. W szczególny sposób chcę podziękować Andrzejowi Piruchowi za zainicjowanie tutaj dziecięcej drużyny pożarniczej w Wieruszowie, ale nie tylko w Wieruszowie, także za to zainicjowanie wspólnie z druhną wiceprezes Teresą Tiszbierek pierwszej olimpiady dziecięcych drużyn pożarniczych. Chcę podziękować też druhowi prezesowi Andrzejowi Skupińskiemu za patronat tutaj OSP Wieruszów, panu burmistrzowi Rafałowi Przybyłowi za piękne przyjęcie i 2 lata temu i teraz przez Wieruszów, przez całą społeczność Wieruszowa wszystkich dziecięcych drużyn pożarniczych na tych pięknej olimpiadzie. Na ręce pana wicestarosty Stefana Pietrasa podziękowanie dla starostwa, dla wszystkich, którzy wspierają tą piękną inicjatywę. Życzę wam wspaniałych przeżyć, pięknej rywalizacji i myślę, że tutaj z tego miejsca można powiedzieć, że dzieci powinny też zadbać o to, może tak trochę właśnie po strażacku, też do dorosłych, żeby dorośli zgasili nienawiść w sobie. Życzę państwu pięknej zabawy, udanych startów, wszystkiego co najpiękniejsze na ten dzisiejszy uroczy dzień. Pierwszą międzynarodową i drugą ogólnopolską olimpiadę dziecięcych drużyn pożarniczych uważam za otwartą. Wielkie brawa, drodzy państwo. Drogie druhny, druhowie, za chwilę nastąpi ceremonia zapalenia znicza.
Proszę o przygotowanie i zapalenie znicza. Rączką może, żeby trzeba przytrzymać. Proszę przedstawicieli patronów komorowych o zabranie głosu. Ze względu na dość dużą ilość zawodników i ściśle określony harmonogram olimpiady, proszę o bardzo krótkie wystąpienia. Szanowni Państwo, po zakończeniu konkurencji i wręczeniu medali przewidujemy czas na wystąpienie zaproszonych gości. Prosimy teraz, czy ktoś... To ja jeszcze raz, tak króciutko, tak żeby nie zabierać czasu. Nie przyjechaliście tutaj po to, żeby słuchać wystąpień dorosłych, tylko my przyszliśmy tutaj po to, żeby cieszyć się waszym udziałem właśnie w tej olimpiadzie. Jako Bieruszów, jako gmina Bieruszów jesteśmy bardzo szczęśliwi, że was gościmy. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteście tutaj z nami. I mamy nadzieję, że Bieruszów będzie początkiem waszej przyjaźni. I to, co powiedział pan prezes. Dziękujemy bardzo za waszą wrażliwość. Wielkie brawa dla was, dla waszych opiekunów i jeszcze raz serdecznie witamy w Polsce, witamy w Wieruszowie. Wszystkiego dobrego. Starosta chyba.
Coś mniejszego, nie? Nawet weźmy, skórkę, jakieś dwie szklanki czy coś, nie wiem. Dobra. I wiadro, nie? Wiadro. No. No. Nie. Dobra, dawaj szybko. Pod remizą. Zapraszam wszystkich do domu. Ale tak nie.